dobry, witam serdecznie w czwartym odcinku programu Szóstka w kosza. Dzisiaj z naszymi wyzwaniami będzie się mierzyć Julia Drop. Cześć Julka. Cześć, cześć, cześć. Stawka jest wyrównana. Powiem Ci, troszeczkę jest punktów do zdobycia, ponieważ nasze dwie poprzednie zawodniczki, Konia Stefańczyk, Ola Mielnicka, naprawdę dały show, więc... I w postaci jakich wyników show? W postaci wyników Konia Stefańczyk 58, Aleksandra Mielnicka 62, dobrze. Więc co najmniej 63 punktów do zdobycia. Muszę szybko kalkulować. Szybka matematyka, no najlepiej po prostu chyba wszystko trafiać. Tak by było miło. By było miło, ale myślę, że jesteś w stanie. Postaram się. Postarasz się, no weź coś tak bardziej deklaratywnego, żeby... A, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Zobaczę, w jakiej jestem formie po pierwszej konkurencji. Dobrze, no to w takim razie po pierwszej konkurencji wracamy do tematu i przechodzimy do pierwszej konkurencji. Rzuty za 3 punkty, 4 kostki, 12 piłek, każda trafiona trójka za 2 punkty. Wszystkie 3 piłki z jednej kostki, dodatkowe 2 punkty, także już teraz można sobie zrobić troszeczkę zapasu punktowego. Specjalistka trójek koło mnie, więc przechodzimy do pierwszej konkurencji i zobaczymy, jak Ci pójdzie. Jedziemy. Trzy, dwa, jeden, start. Przymierzy. Jest pierwsza. Numer dwa. Dobra. Są dwa punkty. Spokojnie celownik ustawiony. Pada, trzecia. Za mocno! Ale końcówka będzie mocniejsza. Teraz 5 z rzędu. O, jednak nie. Jest, numer 4. Aj! Nie. To chociaż te 3. Jest, 5. 6. 7. Chociaż. 7. Chociaż to! Dobrze. 14 punktów plus ten bonusowa dwójeczka. 16. Mam co gonić, Masz co gonić, ale to też nie jest dobry początek, bo liderka Ola Mielnicka też zaczęła od 7 trójek, jeżeli dobrze pamiętam, więc spokojnie. Te pozostałe konkurencje, coraz trudniejsze, Ben tu jest gdzie nadrabiać. Tak, tak, w szczególności te 3 ostatnie, gdzie zazwyczaj ma się aż 0 punktów. Aż 0 punktów. No, wcale nie, bo okazało się, że da się. Nie mówmy, nie chcę wiedzieć. Przed nami konkurencja numer 2. Czyli slalom, konkurencja dynamiczna, mamy przygotowany tor przeszkód. Julka sobie szybciutko z nim poradzi. Rzucasz trójkę i czas zatrzymujemy, kiedy wpadnie. Jeżeli nie trafisz, zbierasz gdziekolwiek. I powtóreczka za 3. I powtóreczka, dopóki nie syknie, zegar leci. 30 Dobra. Sekund od tego czasu, twój czas wykonania, to są punkty. Wszystko jasne? Jasne, lecę. Lecimy. Trzy. Dwa, jeden, start. Dobrze zrobiona część techniczna. Jest super obrót, crossover i pierwsza trójka. Dobitka. Nie ma, kłopoty. Jest. Cóż, wystrzelałaś się na tych trójkach troszeczkę. Chyba się wystrzelałam już w wakacje. Już w wakacje. O, 0-0. 0-0, ale wcześniej 19-0, więc 11 punktów wpada na twoje konto. To miało wszystko nieźle, bo mogłaś wyczerpać limit, mogło być tak, samo 0. 3 rzuty, mogło być lepiej, ale teraz przed tobą kolejna konkurencja. Rzuty zza kosza. Po 3 odcinkach wciąż mamy 0 w tym departamencie, więc... Wierzę. Myślę, że ktoś musi to przełamać i trzymam kciuki za ciebie. Może z zamkniętymi oczami będzie lepiej. Nie ma za to dodatkowych punktów. Po prostu traf za kosza, tak żeby wpadło za każdy celny rzut 5 punktów, 3 próby, więc do zgarnięcia 15 oczek. Ale trzymam kciuki, żeby wpadł chociaż jeden, bo jeszcze nam się nie udało. Ja też. Tak? Ale tak będziesz rzucać? Postaram się, tak główką. Może w ten sposób wpadnie konkurencja numer 3 już za chwilkę. Tak jest. Pierwsza próba za kosza. Proszę bardzo. Zielone światło. Mierzy. Aj, ta tablica. Jeszcze jedna. Ale dobrze szło, dobra trajektoria. Jest. Jajks! To jest ostatnia poprawa. Hop! Nie, tu nie. Trzeba to jakoś teraz skołować. Skleić, posklejać. Posklejać. W jedną całość, żeby chociaż tak jedna wpadła, jedna zaliczona.
No zrobimy, niestety. Zrobimy to w postprodukcji chyba. Niestety. Jakoś będziemy musieli wyciągnąć. No, rzut za kosza cały czas pozostaje niezdobyty przez nasze zawodniczki. Ktoś musi pobić to. Ktoś musi pobić to. Ktoś musi to pobić, no ale nie. Niestety tym, nie. Tym razem nie ty. O, zero punktów. Tak jest. Ale to wciąż jeszcze niczego nie przekreśla. Konkurencja numer 4, rzut z zamkniętymi oczami z linii rzutów osobistych. Oho. Próbujemy. Zacieramy rączki, za chwilę nastąpi ceremonialne zasłonięcie oczu i będziemy mieli 3 rzuty, każdy rzut za 4 punkty, 12 punktów do zdobycia. Ja myślę, że tym razem 3 na 3. 2 na 3 na pewno. 2 na 3 na pewno? Powiedziałam na głos. Powiedziałam na głos. Tak. Będzie co komentować potem. Okej, biorę. Konkurencja numer 4, gwarancja 2 na 3, zaczynamy. Zaczynamy. Były poza kamerą deliberacje. Popatrz na nogi. Popatrzę. Zmierz sobie, ja szybko zawiążę oczy. Wydaje mi się, że stoję prosto. Tak, okay. Stoisz prosto. Zweryfikowałem. Możesz, okay? Możesz mocniej. Tak, okej. Okay. Okej? Okay? Żeby nie było. Dobrze, w porządku. Jadę. Uwaga. Pierwsza próba. Gdzie? Tylna obręcz. Okej. Okay. Ale jest dobrze. Ale prosto? Troszeczkę lżej, bardzo okay. Prosto. Teraz oj. Troszeczkę w lewo. Już można komentować. Jest, jest z telemarkiem. Wpadło? Wpadło. Nie dwie? Nie dwie? Nie, nie, bo to chodziło o to, że dwie na trzy niecelne. Tak, tak, no jedna wpadła, tak jak, tak jak żeśmy tak jak liczyli. Takich ustalaliśmy. Tak, tak, tak. Tak, tak ustaliliśmy 4 punkty na konto. Tak, ten tak. Telemark, no piękny, po prostu 20 od sędziów z Norwegii. No, poleciałam po prostu za piłką. Za piłką, no tak, i może tak to uczą. Była taktyka. Możemy powtórzyć. Nie. Teraz przed nami konkurencja numer 5. Trójka na siedząco. Ola Mielnicka trafiła. Jedną? Jedną. Trafią dwie. Trafią dwie. Tym trafią razem dwie. Trafią dwie. Trafią dwie. Trafią tym dwie. Razem trafią dwie. Dobrze. Bo o 8 punktów jest. Ale bez oceniania. Bez oceniania. Nie, jak ktoś to proszę nie komentować. Tak. Spojrzeć, nie komentować. Chciałam. No, zachęci. Nie dostajemy punktów, ale myślę, że za celne dwie trójki na siedząco będą, więc co najmniej 16 punktów dopiszemy. Za to trzymam kciuki, konkurencja numer 5. Zaczynamy. Tak jest. Będzie monitorowanie linii, moje czujne bardzo. Dobrze, pilnuję, nie dopuszczam. Zen. Pierwsza próba. Pierwsza próba. Podkręciła. Eee, o to chodziło, to jest ta pierwsza trójka. Okej, okay, mam to jeszcze pierwsza trójka, 50% teraz szans, druga. Żeby się nie... Oj, trenowane było. Chyba było trenowane. Ulga, nie będzie komentarzy. No, myślę, że i tak będą. 3 na 3, 3 na 3. No. Dziękuję. I to jest to. No i to jest znak weterana. Przy kluczowych momentach dźwiga temat. Lubię presję, ale nie zawsze wychodzi po mojej myśli, chociaż dzisiaj tak, dzisiaj nie mogę narzekać. Nie, no słuchaj, 24 punkty, no jestem pewien ci, nikt tego nie pobije. Tak, to mam nadzieję, mam nadzieję. Mogę najwyżej wyrównać, no bardzo ważne, 24 punkty wpadają na konto. Szkoda rzutu zza kosza, ale... Szkoda rzutu zza kosza, ale nadrobiłam. Zaraz nasi matematycy wszystko sobie tutaj podsumują. Okay. Kilka przerwy poza kamerą, żebyśmy powiedzieli, ile masz punktów przed konkurencją numer 6. Tak jest. Pełna pula. Na pewno wciąż jesteś w grze o zwycięstwo, a zaraz przekonamy się, ile ci brakuje, żebyś mógł obliczyć swoją strategię. Zobaczmy. Zobaczmy. Naładowany kalkulator wyliczył, że w tej chwili masz 55 punktów, więc brakuje ci, już jesteś na podium po 4 odcinkach, ale 7 punktów do tego, żeby przegonić Olę, dorównać Olę Mielnickiej, 8, żeby ją wyprzedzić. Czy w związku z tym odpowiednio zaplanowałeś swoją strategię? Na pewno powtórzę rzut za 3 punkty, ale już nie siedząc. Okay. Na pewno duży co osobisty z racji tego, że powinien on wpaść. I na pewno tam ta zielona linia, która powinna, to będą jakieś 8-9 metrów. No 8-9 metrów, ale ta zielona linia to już jest na pewno, czy zobaczymy jak tu powpada i wtedy będziemy na myśleć. Pewno. Na pewno. Na pewno. To na są pewno. 3 rzuty, to które są 3 rzuty i 3 rzuty, które powinny wpaść, więc jeżeli wpadną, no to nie mamy się o co martwić, tak? Gorzej jak nie wpadną. Gorzej jak nie wpadną. Ale wpadną. Ale wpadną. Zaczynamy od oficjalnego pomiaru z linii rzutów osobistych. Tak jest. Dobrze.
piłki zostały ułożone, one się już nie zmieniają. Trzy rzuty. Na pewno takie wezmę. Idziemy uskutecznić oficjalny połem. Tu wszystko kwestia formalności, 4-8, więc 5 punktów. W linii rzutów osobistych, tak jak było wcześniej. Resecik, pyk. Nasz precyzyjny system mierniczy tutaj pokazuje 7,7, więc to jest niezmiennie, nie chce być inaczej, 8 punktów. I zielona linia. Osiem i pół, więc 9 metrów. Okay. Zakrąglamy do góry. Jest o co grać, trzeba tylko po prostu trafić. Głęboki wdech. Osobisty. Biorę. A to niespodzianka. Cóż, życie. No to jest to 8 punktów na zwycięstwo. Wciąż. A, piłkę. No, głęboki wdech. I to jest na zwycięstwo. Niestety. Niestety. No niestety. Takie jest życie. Taki jest sport. Miały być trzy pewniaki. Nie wpadł żaden. A tu presja. Trzeba było na siedząco powtórzyć rzuty. Trzeba na siedząco powtórzyć. Presja, czy nie? Nietypowe. Po prostu taki dzień, taki czas. Taki dzień. Taki sport. Magia konkurencji. Pełna pula to jest to, gdzie się wszystko wraca do góry nogami. W twoim przypadku, no niestety. Nie powiodło się. Był atak na zwycięstwo, ale zostajesz na trzecim miejscu z 55 punktami. Ale to i tak, na razie podium. Myślę, że konkurencja ma się czego obawiać, bo jeszcze może tutaj się nic nie zmienić. Liczymy na jakieś dogrywki. No może zrobimy jakiś pojedynek mistrzów, na przykład kogoś będziemy wyjaśniać. Wtedy już będę bardziej przygotowana. Ale to już na pewno w kolejnych odcinkach. Dzisiaj dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Dzięki. Julia Drop, troszeczkę rozczarowana na twarzy. To była świetna zabawa. Wiadomo, że świetna zabawa. A dziękujemy bardzo za obejrzenie. Zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia. Hej.